Witajcie, dzisiaj mamy dla Was kolejną część z prezentacją naszych pająków właściwych. Zauważyliśmy, że filmik cieszy się dość sporą popularnością, a Wy chcecie oglądać głównie pająki właściwe, bowiem materiałów o ptasznikach jest naprawdę dużo, więc postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw i także przeglądając Wasze komentarze, postanowiliśmy także prezentować pojemniki, w jakich hodujemy te pająki. Oczywiście nie zawsze są to pojemniki docelowe, więc pokażemy po prostu to, co mamy. W poprzednim filmiku pokazaliśmy Wam cztery gatunki z rodzaju heteropoda. Tak się składa, że heteropody należą do rodziny spachaczowatych. Zapomnieliśmy o tym, że posiadamy jeszcze jednego przedstawiciela z tej rodziny, którego wtedy nie pokazaliśmy, więc dzisiaj zaczniemy od niego filmik. Jest to akurat gatunek Esparasus atlanticus, który żyje w Maroko, ale jest on naprawdę blisko spokrewniony z heteropodami. Tutaj widzicie pajączka w całej okazałości. Jeśli chodzi zaś o samą rodzinę spachaczowatych, to warto dodać, że w naszym kraju żyje jeden gatunek. Nie jest on oczywiście tak okazały jak heteropody, ale no, zawsze to taka namiastka tych pająków, więc jeśli ktoś się zaciekawi tematem heteropod, to może po prostu zainteresować się tym naszym krajowym gatunkiem. Tutaj Esparasus przypomina dość rodzaj Olios, a ten za to cechuje się tym, że potrafi muszle ślimaków wykorzystywać do budowy swoich gniazd. Ostatni filmik skończyliśmy na pająkach wodnych z rodzaju Ankylometes. Więc nawiążemy trochę do tego odcinka, bowiem pająk, którego teraz prezentujemy, należy do tej samej rodziny, konkretnie do Ctenidae. Do tej rodziny także należą słynne wałęsaki brazylijskie Phoneutria. Ale skupmy się na tym prezentowanym gatunku. Jest to Piloctenus hemastoma, czyli kiedyś znany jako Ctenidae red fangs, jak jeszcze nie posiadał swojej naukowej nazwy. Dorosłe osobniki cechują się tym, że posiadają te bardzo intensywne czerwone szczękoczułki i z doświadczeń hodowlanych możemy powiedzieć, że to były jedne z najbardziej agresywnych pająków właściwych, jakie posiadaliśmy w swojej hodowli. Tak prezentuje się jego pojemnik hodowlany. Oczywiście z czasem z niego wyrośnie i dostanie coś większego, ale na razie w zupełności mu to wystarcza. Następny prezentowany gatunek buduje charakterystyczne gniazdo, które widzimy tutaj. Dodatkowo te wylinki obok mogą już wielu z Was podpowiedzieć, co to za gatunek. Czy wiecie, jaki pająk buduje takie gniazda? Oczywiście chodzi o Viridesusa. Kiedyś także był zaliczany do rodziny Ctenidae. Nawet podczas jego odkrycia i opisania w 1886 roku otrzymał on nazwę Phoneutria fasciata, czyli był zaliczany, można powiedzieć, do wałęsaków brazylijskich, mimo że żył w Australii. Później jednak otrzymał nazwę rodzajową Viridasus, a teraz nawet także została wydzielona specjalna rodzina dla nich, Viridacidae, do której właśnie te pająki są zaliczane. Warto dodać także, że ten gatunek jest endemitem z Madagaskaru i tylko tam możemy go spotkać. W hodowlach na szczęście jest dość popularny. Kolejny gatunek także pochodzi z Madagaskaru, chociaż zaliczany jest do innej rodziny Selenopidae. Na zwierzęciu opisywaliśmy trochę tą rodzinę, bowiem najbardziej znanym hodowlanym gatunkiem z tej rodziny jest Selenops radiata, który także charakteryzuje się dużą szybkością. Nie pokażemy Wam jednak samego pająka, spójrzcie, jak ciekawie pozostawił wylinkę na ozdobie, zaczepił ją i ułatwiło mu to wyjście z niej, wydostanie się. I w taki sposób właśnie wiele pająków właściwych linieje, zaczepiając swój stary oskórek o jakąś część ozdób, żeby łatwiej miały się z niej wydostać. Gatunkiem, o którym mowa, jest Chovops. Na Madagaskarze żyje 11 gatunków z tego rodzaju, więc na razie nie mamy pewności, który to konkretnie z nich, ale
Warto zauważyć, że mają bardzo płaskie ciało i lubią chować się pod różnego rodzaju korę, jakieś liście. Są bardzo szybkie i niezwykle ciekawe w hodowli. Może spróbujemy go nakarmić, bo widzimy, że jest świeżo po wylince. Jego ubarwienie jest także bardzo efektowne, więc może skusi się na jakiś powylinkowy posiłek. Zobaczymy. Na dziś to będzie ostatni gatunek, jaki Wam prezentujemy. Mamy także jeszcze dwie ciekawe rodziny do prezentacji. Pierwsza z nich to pogońcowate, czyli Lycoside, z którymi wstrzymujemy się, można powiedzieć, na ostatnią chwilę, bo to są nasze ulubione pająki, oraz poskoczowate. Z tymi może być problem, bo jednak one głównie siedzą zabunkrowane w swoich kryjówkach i są na razie niewielkich rozmiarów, więc ich prezentacja może być nieco trudniejsza, ale może się uda.